Dawaj, daj! Dzień dobry, witam z Bergamo. Jestem tutaj po raz trzeci. Pierwszy raz zatrzymaliśmy się tutaj, kiedy powstawał ten kanał i pierwszy odcinek był nagrywany właśnie tutaj, ale również w Mediolanie, do którego się udamy w niedzielę. Piękna, słoneczna włoska pogoda. Natomiast za drugim razem byliśmy tutaj na meczu Atalanty. No i weszliśmy na stadion Atalanty, jest mega klimat. Dzisiaj Bergamo jest tylko postojem, ponieważ jutro udamy się nad jezioro Kokomo. No ale śmieszny zaraz. Nad jezioro Como, a w niedzielę zacznie się ta właściwa część naszej wycieczki, naszego wyjazdu, czyli Mediolan i derby Mediolanu, w których miał grać Krzysztof Piątek. Będzie spadać długo, potem wstanie lekko. Drugi dzień naszej włoskiej roboty. Jesteśmy w miejscowości Varenna. Muszę zdjąć ten szalik, bo to wygląda jakby to było mega zimno. Jesteśmy w miejscowości Varenna Esino. Co możesz powiedzieć o tej miejscowości? Nie wiem, jak się nie przygotowała. No to ja cię zaskoczę informacjami. 842 osoby tu mieszkają. Siemano, witam w mojej kuchni. Zaprosiłbym was dzisiaj, ale akurat mam nieposprzątane, także musicie mi uwierzyć, że tutaj mieszkam. Znajdujemy się w kurorcie Bellagio, gdzie swoją willę ma Keanu Reeves i Madonna. Ta wiadomość jest zupełnie zmyślona. Agata, takie informacje podrzucasz, no to... O kurwa, jedzie Keanu Reeves. Keanu Reevesie! Nie, to... O, widzisz, pozdrowił nas Keanu Reeves. Nie. Zaprosiłabym cię do siebie, ale rodzice zamknęli i nie dali mi klucza. Jesteśmy w Mediolanie! Pierwszy odcinek tej jakże pięknej serii był kręcony właśnie w Mediolanie na meczu Milanu z Udinese. To było równo 4 lata temu. Wtedy w bardzo nudnym odcinku, który gdzieś tam podlinkuję, możecie zobaczyć, jak to wyglądało. 10 minut meczu nie warto oglądać. Trochę o San Siro, na którym dzisiejszy mecz się będzie odbywał. San Siro nosi nazwę Giuseppe Meazzi, czyli legendarnego włoskiego piłkarza, który był piłkarzem zarówno Interu, jak i Milanu. No bo powiedziałeś mi, że musimy tu przyjechać, bo to są ostatnie derby na tym stadionie. Tak, tak. No właśnie, w ogóle przyjechaliśmy do Mediolanu, żeby zobaczyć ten stadion być może po raz ostatni, bo jeszcze w styczniu radni miasta Mediolanu zadecydowali, że będzie San Siro zburzone. Tylko po to, żeby wybudować nowy stadion dla obu drużyn. Na szczęście do tego nie dojdzie, ale my tu jesteśmy. Trzeba oddać hołd temu jakże ważnemu stadionowi. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy w Mediolanie. Pary mieszane.
Siema, siema, jest godzina do meczu. My właśnie zrezygnowaliśmy z metra, bo nie dało się do niego wejść. Podjechały dwa, pełne. Już nikogo nie wpuszczali, więc zdecydowaliśmy się w tym deszczu iść w kierunku stadionu. Mamy 20 minut do przejścia. Do meczu jest o godzina, więc powinniśmy się w miarę szybko znaleźć pod stadionem. Zobaczymy, jak będzie z wejściem. Kolejny meldunek spod stadionu. Udało się, przeszliśmy. Agata weszła na kartę biblioteczną, nie. Nie, na kartę miejską Krakowa. Tak. Krakowie, robisz to dobrze, to może być twoja reklama. Na twoją kartę można wejść nawet na derby Mediolanu, pokazując ją jako dowód osobisty. Grazie mille. Się na Milan, to może być źle.
idę! Viva Santa Rosa de Rosa! Viva Santa Rosa de Rosa! Viva Santa Rosa de Rosa! Widzisz to? Wielka chrupiew, Adam Małysz z Ogórków.